Cześć Wam wszystkim, no przy kolejnych przestrzeniach. Jak zwykle w elewacji też wykorzystały sobie prawdopodobnie gniazdo ptaków, przez które wchodzą, wychodzą. Oczywiście na wysokości, to jest taki standard. O, gniazdo jest tam troszeczkę wyżej. Tu mają ptaki wyskubane. One chyba gdzieś tam wyżej chodzą. O, idą, widzę, ale też siedzą w elewacji. Nie będzie to łatwe dzisiaj. Gdzie one tam dokładnie wchodzą? A, jedno gniazdo jest tu, a drugie tu. Ale numer. Tego jeszcze nie grali. Pierwszy raz się spotkałem z czymś takim, żeby przy takim małym miejscu były dwa gniazda. Słuchajcie, tam. Widzicie ją? Tam jest jedno gniazdo. Spójrzcie tam. Tam jest drugie gniazdo. Widać je ładnie, o. I blisko siebie, żaden. I ani jeden sobie nie przeszkadza. Jeden leci do tego gniazda, a drugi leci szerszeń do tego gniazda. W odległości 30 cm są dwa gniazda w jednej elewacji. Ciekawe. Nic więcej nie pozostaje. Zatruć, zapiankować i zobaczyć, co się będzie działo dalej. Dobra, najpierw będę musiał to wykurzyć. Dobra, teraz się zacznie. Już. Już wylatują. Okej, okay. Tu było ich troszeczkę mało. O dziwo, tamte tylko patrzą. Zaraz zaświecę latarką. Zobaczcie, jak wychodzą. Czują zapach trutki, ale jeszcze nie wiedzą, o co chodzi. Dobra, wyciągnę najpierw to gniazdo. Nie wiem, czy mi się uda tak łatwo je wyciągnąć bez żadnego tu problemu. Nie, ręki tam nie wsadzę, muszę sobie je wydmuchać. Niestety. Najpierw wyciągnę stare gniazdo ptaszków. O, dobra. Już wychodzi. Nie, jeszcze jest. No kurczę, nie chcę wyjść. No co za... Ułożyło się. Ale tam jest dziura. Ale to zrobiono... O, jest, idzie. No to jest, tak to wygląda, to pierwsze, tamto drugi plaster jest zmasakrowany. Dobra, te tutaj się też kłębią. Dobra, teraz muszę tamte następne
Teraz zatruję to następne. Czas strzelać. Teraz muszę wydłubać to gniazdo. Bardzo kiepskie dojście. Oj, oj, oj. Tu będzie... Będzie trochę bałaganu. Ale to nic. Okej, okay, już coś wylatuje. Paluchy mam za duże. Nie, nic z tego. Cholera. O, dobra. Już coś powoli zaczyna wychodzić. Dobra, idzie kolejny plasterek, tam jeszcze jeden. Tam jest jeszcze jeden. O, jest jeszcze jeden. Gra gitara. Dobra, teraz jeszcze tylko wypsikam środek. Nie wiem, czy tam będzie widać cokolwiek, wiecie? Bo to tak światło odbija też. Tu widać tu kiepsko, ale jest wszystko wydłubane, wszystko jest wyczyszczone. Jest ok. Tutaj no widać, jaką dziurę zrobiły. Najpierw ptaki, a potem szerszenie. Dobra, teraz piankę wpuszczę i... Dobra, to wystarczy. Fuj, ale smród. I to nie od pianki. Piankę dałem tylko w jedno miejsce, tam gdzie ptaki wyskubały i szerszenie. To drugie miejsce nie dałem, bo i tak bym wszystko zleciało, bo tam są deski. Także tam trzeba, no, zabić to. W jakiś inny sposób to zabezpieczyć. No, dzisiaj było całkiem ciekawie. Dwa gniazda obok siebie, no tego się nie spodziewałem. Mam nawet królową, także jedną wam pokażę. Druga gdzieś, no gdzieś jest, nie wiem gdzie teraz. Czy tam w tych dechach, co grzebałem, nie mam pojęcia. Gdzieś padła druga. Zobaczcie, tu jest jedno gniazdo, które było pod deskami. Jest ładnie wypełnione larwami. No a to gniazdko, początek tego gniazdka, no był w gnieździe ptaków. Tu w każdej jednej komorze są małe jajeczka. Jedną królową mam. To jest ona. Jedna jest. Tu jest robotnica. Drugiej nie mam. Ta druga najprawdopodobniej w tym drugim gnieździe, tam gdzie nie było ptaków, tylko budowały sobie tam. Ona gdzieś tam jest na deskach, na bank. Dostała strzała, nic nie wyleciało. Jedna królowa nie była w stanie zrobić dwóch gniazd, także tam na 100% były dwa gniazda. No jeszcze czegoś takiego nie widziałem, żeby dwa gniazda były tak blisko siebie. Widziałem 4 metry od siebie, 5, ale nie żeby 30 cm i obok następne. Ale widać, natura potrafi zaskoczyć. Trzymajcie się, do następnego, cześć.